Hi Jumbo. Dzisiaj spokojnie. Easy, steady gameplay without without furious reactions. To mam wejść jakoś? Na. To chyba niewykonalne, co? How? A, okej. Da się jednak. Przecież się zabije, jak nic. Ej, fajnie, lubię coś takiego. Na bank się zrypie zaraz. Się pogubię zaraz jak dziecko. Chyba tu. Zjedź na dół. No. Punkt obserwacyjny. Ciekawe, co mi pokaże tym razem. Gówno. Historia na Boga apokalipsy w ciemności. Wierzę, że to jest jedyny świat, w którym świeże meczne drzewa i konstrukcje z moich serwisów. O. Ej, kojarzę to logo. Co to jest za logo, ty? Z jakiejś gry. Ulala. To taka R-ka. Ten herb jakby. Nie wiem, może mi się wydaje. Nie wiem, tu było skądś. Sporo mamy rzeczy. Ależ mam szczęście. No. Dużo tego tutaj.
Jezu. Ale ładnie. O kurwa, co to jest? Co to jest? Ja autentycznie się zastanawiam w gacie teraz. Właśnie boję latających wielkich tworów, nawet jeśli to jest mecha... Nic, no what the fuck? Co jest? Boże święty. Mi to przypomniało pewien incydent kałowy z Fallouta, bo ja się boję ogólnie owadów. Fest się boję owadów. Bardziej niż jakiegokolwiek innego zwierzaka. I kiedyś zwykłą mięsną muchę zmutowaną widziałem w Falloutie. I tak przestraszyłem, że nie chciałem w to grać później. Ja się boję rzeczy, które są rzadkie. Nie rzadkie jak woda, tylko rzadko spotykane. Nie wiem. Na przykład był trailer Fallouta 76 i ja tam zobaczyłem zmutowaną ćmę wielką. I o kurwa, miałem koszmary właściwie przez to. Ja się bardzo boję niezidentyfikowanych stworzeń, w sensie... Na przykład w oddali widzę coś, ale nie wiem dokładnie co to jest. Taki rodzaj strachu. Uff. Tak? Co takiego? Powiem ci szczerze, że nie wydaje mi się, żeby to było... Ja nie miałem przykrych doświadczeń w życiu, co się wyjebałem na ryj kiedyś, to raczej nie jest powiązane z tym. Ani nic mi nie ugryzło egzotycznego. Może gdyby właśnie coś takiego miało miejsce, to ja bym się teraz tego tak nie bał. A teraz... Okej, usiądzie na mnie mucha, to się nie boję. Ale... Zobaczę na ręce, że mi siedzi jakiś owad, co go pierwszy raz widzę w życiu, to... To uff... Dreszcze fest. Albo jakbym teraz zobaczył, że mi się... W kącie pokoju... rusza coś. W sensie, że jest to... Że jest to jakiś obcy insekt, obce zwierzę, obce ciało. Przecież to jest panika wtedy. Uff. Owady takie, no. Raz miałem w pokoju takiego, przyleciał. Potem czytałem w necie, że przyleciały z jakiegoś afrykańskiego kraju. Był bardzo dziwny. Takie kolory trochę jak osa, ale był podłużny. Uff, fuck. Australia byłaby dla mnie absolutnym koszmarem. Dobra, muszę dostać się na niego żyrafa. Żyraf. Okej, but how? Zabójcie, co oni tu robią? Uwaga! Days of Heaven. Okay. Oj, to jestem w stanie zrozumieć. Mothman. Ale wieje znowu, kurde. Nie da się wskoczyć na górę? Ale patologa. O Jezu, jak mi się ten aktor kojarzy. W sensie widzę jego twarz, to od razu mi się jakoś tak ciepło robi. Wydaje się na serduchu, tak? Tak mi się dobrze kojarzy ze starymi filmami, ale w taki dobry bardzo sposób. Taki ciepły. I don't know why. Znaczy on mi się głównie z Pretty Woman kojarzy. No, może też. Pretty Woman nie wiem, czy miałby u mnie wywoływać niesamowite ciepło, ale...
Ale jakaś taka jest nostalgia. Od razu widzę kineskopowy telewizor u swojej babci, jak oglądała jakieś romansidła i tam wiem, że Richard Gere lubił grać sobie w nich. On tu podejdzie bliżej? Ta, gówno. Może tam gdzieś? Ale najpierw go zabiję, bo jest śmieciem. Fuck. Heh, śmieć. Fuck. Co głupie gówno. Bez nerwów, jakby co. Się w życiu nie denerwowałem akurat. Na pewno nie jakąś głupią grą. A pierdol. Ej, nie mam koktajli? Mam. Jeden, wow. Czy mi się nie... O, już mam znowu jeden. O! Nie, za daleko. Kurde. Poczekam jeszcze. O! Wow, aż jedna strzała. O, tam ktoś z szachą jest niedobrze. Very not good. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co to jest? Brawo, Yeti. O nie. Ej, no co jest? Kurwa, jebana mać. No 17 razy nie trafić w cwela jakiegoś. To jest rekord po prostu wszechświata. Co za kurwa upośledzony zjeb, no. Zajebany, skończył się, jest nowy dzień. Nowe nadzieje. Nie da się wskoczyć jakoś tutaj? No, nie. No to... O kurcz, o kurcz. O wow. Tam? Nie wiedziałem. Tak jest głupie. Gówno tu robią, nie interesuj się. Thank you.
Da się tam wejść jakoś na górę? Czy jestem jakiś głupi? Jakaś drabina? Whatever. Co tak na tyle to właśnie świeci? A no. Ale dostał piękny nie. A po prostu plany. No to niezłe plany. Tędy? I don't think so. Jak się na górę dostać? Tu trzeba, o Boże, stamtąd. Nie. No to głupio. Serio? Oni tak to robią zawsze? Najgłupiej. Stąd bym wskoczył. Skąd ma takie info? Chodź tu, chodź tu. Śmieciu. Heh. Frajerzy. Dęci. Ktoś mnie widzi? Nie możliwe. Nikogo nie widzisz. Śmieciu. A gdzie te wzmocnione strzały idą? Cause I don't know, really. Co się dzieje? Proszę dać mi spokój. Dobrze. Czas się wspiąć na głowę. Będziesz się chować. To lubię, to jest takie przyjemne. I wygląda ładnie. No i... Weekend is Robert Downey Jr. 18th level. Fantastycznie. Ładny skybox. O, to
Czekamy. Bo tam będą jakieś rzeczy. Gateway. Gateway. O nie! O nie! Aleś to... Very szkoda, very szkoda. Tysiąc punktów za nic. Hej. Tam się podoba. Tej Amba Anda Jabanda. Co tam robiłeś dzisiaj? Lebo... O, Vini rzucił gameplay z Dying Light 2. Może mnie zachęci. Okej. To może być pomocne. Nie wiem, to jest drabinka. Wait, what? No co jest? Ja nie wiem, którędy mam tam wejść. Jak oni się poruszali po tym? Ale jest zjebany system skakania tutaj. No nie łapie się w ogóle powierzchni, nie rozumiem. Białe musi być, co za głupota. W ogóle dzisiaj kupiłem żebrakowi piwo, jak byłem po napój. Jeszcze musiałem się po dowód wracać, bo mi nie wierzyła, że ja... Wiadomo, o co chodzi. 17 lat. I ja nie wiedziałem, że jest takie piwo, bo on powiedział, że chce 9% romper z żabki. I kupiłem mu to, a widziałem, było 12%. Jakiś romper extreme. Mówił, wow, takie rzeczy są. 12% za 3,90. Wow. I can't. Ja nie wiem, jak tam mam wejść, a chciałbym wejść. Gdzieś tam wcześniej znalazłem. No bo ja... Bo to jest wyżej, tak? Czy nie? Może tutaj? I stąd... Ja już nie wiem.
Okej, dobra, jestem zjebem genetycznym po prostu. Nie było warto, absolutnie. Kurczę, niezły lód nawet tu jest. Let me love you. Bo tam jeszcze było full rzeczy chyba. Nie, nie było tu nic. Ja tutaj, tutaj. Kurwa, mamy full wszystkiego. Odkryte niezłe połacie. A zróbmy to. Będzie proste chociaż. Kogo tu nie ma? Wow. Ej, gdzie to wygląda?
Jak oni są zaalarmowani? No jak oni mogli to słyszeć? Pierdolę. Co ja mam dzisiaj z celem? Co jest? Czemu tak trafiam? W ogóle nie trafiam właściwie. Czemu ona strzela kursywą? Kurwa, jak mi jest niewygodnie w tym pokoju od jakiegoś pół roku. Jak się nie ułożę, to jest... Kurwa, ty w ogóle jest coraz gorzej z moimi nerwami, ty. Wystarczy, że ktoś mnie drapnie i ja jestem... I don't know why. Why the stress? Why? Tylko, że on tak mija bardzo szybko. Stałem się takim pierdolonym cholerykiem. Taką, kurwa, nerwową kupą gówna. O Boże. Chyba tak. Powiedz mi, kurwa, czemu ona tak strzela? Ta gra jest tak niedopracowana. Albo ja jestem taki głupi, nie wiem. Co to był za strzał? Nie mam. Ten alarm postawi na nogi cały obóz i okolicy. Jak bezczelny. No i nie mów, że zaalarmował. Kurwa, jebany czarnoch. Zajebana czarna wywłoka. Tak. Po co? I też ja lubię Horizona, nawet fajnie się w to gra, ale też jedna rzecz, którą wolę w Days Gone, to taka ta prawdziwość świata i język, którym się posługują. W zasadzie jest taki realny, wulgarny, a tutaj chyba nawet nie ma przekleństw w żadnym stopniu, tak mi się wydaje. Takie to jest, you know, family friendly, exclusive.
Żeby jak najwięcej ludzi zagrało w to. Taki trochę Assassin, you know. Tylko, że lepsze. Assassin jest zjebany. Przynajmniej ten nowy. No dziwny, dziwny. Ale wchodzi po czasie. Dalej wolę Days Gone, ale mam nadzieję, że sequel będzie super. Wiadomo, pierwsza część jest po to, żeby sprawdzić, czy się przyjmie. Ogólnie się przyjęła. Wśród publiki. I liczę, że ja też wsiąknę w to. Ogólnie temat fajny. O apokalipsie i tam wiesz, znajdujesz jakby resztki poprzedniego świata. Zostały te maszyny. Dalej nie wiem, jak do tego doszło i pewnie będziemy się dowiadywać z biegiem fabuły. I trochę tak właśnie tego plotu nie łapię. W sensie nie wiem, nie zapomniałem, co jest naszym motywem. Zapomniałem. Wiesz, że o coś z matką chodziło. Ktoś nas porzucił, my wygraliśmy próbę jakąś. Kurwa, nie wiem, to mam talent, czy co. Wszyscy? Yes, Queen. A, pewnie tak. O, posprzedajemy to. O kurwa, ile tego jest? O nie, to jest do wytworzenia amunicji też, to nie. Nie ma nic ładnego chyba. I don't want powerful, I want nice. A zresztą nie mamy nawet jakiegoś gówna. Jed. Antidotum. Wywar wigoru. Mamy coś zajebistego. O kurde, z czego? Kryształowy oplot. O, to jest chyba dobre. No nie, my to mamy. Ale i tak to kupiłem. Czy jestem głupi? Kurwa, jestem głupi. O, jestem głupi. Istotne. Głupi jak kurwa. Głupi jak... Nie wiem co. Proszę. A, to ten. No nie. Czy on jest lepszy jakiś? Nie, no nie jest lepszy. Nie ma prawa być lepszym przecież. Kurwa, jebać. A ten da się jakoś ulepszyć bardziej, lepiej na... Nie mieć chujowe branie do końca życia, trudno. A mnie zęby świeżbym. 9 ciekawostek. A, nieważne. Nic. Czy zwykły człowiek przeżyłby wyzwania na wyspie totalnej porażki? To są bardzo ważne pytania.
gdzie mogę użyć podróży. Kurczak, to jest daleko. Boże święty. Let me check phone. Zero notifications. Burkina Faso w Frejerzy. Tu miał się stawić na sam. Ktoś przyszedł? Ktoś pisał coś? Mam widzowie dwóch. I nie wiem, czy coś przeoczyłem. Akurat patrzyłem się w telefon komórkowy w celu nawiązania kontaktu z miłością mego życia. Niestety nie odpisała. O, matka! Skill! No, that's my homie. Nie szpiegujesz? No dobrze, co o niej wiesz? Nie spaczę ze swojej drogi, ja wkrótce poznasz ją tak dobrze jak ja. A może ją? Może tylko uważaj, ustronie stwórcy oni się od ciebie zawsze zasiadnia. Aby pomóc ci wstać przez nimi, pozostawiam trochę przydatnych rzeczy przy ruinach. No nie, wyzwania, nie lubię wyzwań. Już będę miał na czym pobiegać. Co to było? Let me check. Siema. Czekałem na ciebie. A jak często mawiam, oczekiwanie to napięcie. Ilu tam już nazbierałeś? Nie liczę i nie liczysz? Czasem cię zupełnie rozumiem. Jesteś jak my, czy jakaś inna? Inna, mam nadzieję. No, tak sobie tylko wymawiasz. To jak, zaczynamy? Co? 20 poziom? Nie, nie zaczynamy nic. Odpierdol się ode mnie. O, proszę. Nadal szukamy. Atakują! Wow! Bez jaj! O nie, mój stworek dostał. Po co ja tu wchodzę w walkę, tak?
Bo chcę, żeby coś ci się udało. Pomyślmy się o ów. Jeszcze proszę. Teraz muszę schodzić do drugiej. Zaćmienie, dokładnie tak jak powiedział. Jesteś dobrze związany. Ja mam kamienie przecież. Przyjmujcie się mną.
Te wykopaliska są ogromne. Gówno. Nie mnie alarmować. To miało mi kurwa mać pomóc w czymś? Może mam je ominąć po prostu, ja nie wiem. Ja tu burdy wszczynam niepotrzebnie. Jest taka możliwość. Gówno, i tak mnie zauważył. Oj, pana ma. Tragedia.
O Boże Święty. Mam zabić. Przeżycia nie mam, jak ja mam niby to zrobić? Nie da się tego przejść. Życia mi nic nie dodaje. Pierdolona kurwa gra. Co jest to? Pierdolona kurwa gra. Jezu, weź. Jebane niewyważone gówno. Gdy nie trzeba, to mam te strzały, teraz nic. Weź tu zrób jedną rzecz, 15 na raz rzeczy cię atakuje. No to jest jakieś popierdolone. Jak masz czerpać radość z czegoś takiego? Co to jest popierdolona gra? Dla stado masochistów, psychopatów. What the fuck? Jaki socjopata bierze, czerpie przyjemność z takiego czegoś? Nie da się sprzeczyć tego po cichu zrobić, zniszczyć takiego monstra. No chyba, że wszystkich najpierw, ale no... Przecież to jest popierdolone! Nie mam nic, mikstur żadnych, żeby życie sobie upgrade'ować. Zanim ona się zbierze do tego kurwa jebanego mać ciosu, to mnie nastanie potop, trzecia wojna, cokolwiek, kurwa, tylko nie to, co trzeba. Jak? Misja na 14 poziom. Jak? Którędy? Hmm.
No, się samo łóżków nie kończy, co się ma potem, kurwa. Nie mam cierpliwości do tego, kurwa, paskudztwa. Ja pierdolę, ale gówno ze mnie jest chodzące. Każdy to usłyszał. Niesamowite. W każdej normalnej grze kamień słyszy najbliższa osoba, a tutaj kurwa cały szwadron. No i co z tego? Może idą te kurwy. Tak, już mi. Jak? Przecież to niewykonalne akurat. No to jak to niby działa? Mega. Ja pierdolę. Co kurczę, coś tam. Nie rozumiem. Bardziej męczącego otwartego świata nie znam. To pewnie jeden z tych uśmiercaczy, za których mówił Oli. Odpowiednia nazwa. Nigdy nie dostanie się do tej wieży, jeśli nie zniszczy tego czegoś. Mój fokro, przestał się... Ja pierd... Thank you.
Nie odciągać się! Ja takich rzeczy nie praktykuję akurat. Przestał działać. Wyłączyłem jego fokus. Reszta jest do ciebie. Ciekawe, czy to jego słaby punkt. Nie, mocny, kurwa, idiotko. Gówno było, śmietniku jebale. Nie wiedziałem. Jest nawet tryb narrator, ale jest też tryb super trudny. Ja gram na normalnym, jest jeszcze trudny, bardzo trudny. Ja nie wiem. Przecież ja bym popełnił samobójstwo na trudnym chociażby. A na super trudnym pewnie zachowałbym się jak Chris Benoit. Oczywiście zrobiłem to najgorzej na świecie. O, gdyby tak na początku poszło. No pewnie, że gówno wielkie. Rewelacja. No.
Dajcie mi cokolwiek, żeby życie sobie zregenerować. No to jest bez sensu gra. Ja pierdolę. Mam chwilowo wigor, kurwa. Mega. To coś zabiera w ogóle życia, czy nic? No, czegoś tu nie rozumiem. No, ale ten napierdala cały czas. Ten koktajl gówno daje. Ta się rusza jak idiotka, kurwa, nie pana mać. Na nic to się zdaje, niestety. Jest to zabicie, ale kurwa, nie da się wszystkich po cichu tu jebnąć. Nie da się. Zżygam zaraz po prostu. Co tam się dzieje? Wszyscy, kurwa, uwagę zwracają na to, wszyscy na tej pierdolonej planecie kurewskiej. Mój fokus przestał działać.
Nie no, jak tak patrzę, sobie zerknąłem tylko na coś. Gościu robiąc tą misję jest na 55. części nagrywania filmów o tej grze i jest na 45. poziomie. Ja mam 19. Ja nie mam broni, w ogóle on ma kurwa całe koło. Jak tu mam wybór i mam te cztery rzeczy właściwie, on ma tutaj 10 Nie, 12 dostępne miejsce, chyba. o których mówił Olin. Odpowiednia nazwa. Jak zwykle, kurwa. Ale ta misja jest na 14 poziom, niby. Jakim cudem? Nie dostanę się do tej wieży, jeśli Jako nie powinienem zniszczę zrobić miliard pobocznych misji przed tym. Ciężkie kurwa życie, nieroba takiego. Ja chcę fabułę poznawać, a to mi każe robić poboczne gówno, badziewie. Bo podobno od tego momentu fabuła zaczyna robić się mega ciekawa, intrygująca. No, oczywiście, moment, którego nie przejdę. Bomba mrożąca. Nie to mi chyba potrzebne. Już zauważył, już w tym momencie. Serio ta gra chce, żebym się pożygał. A i gościu, zamiast tak jak ja mam 390 HP, ma 650. Nie chcę szukać usprawiedliwień, ale tak, gościu ma trochę lepsze warunki do tego, żeby przejść tą misję. Nie. Mocne. Chodź tu, łajzo pierdolona, ty. Pewnie czarny jest pod tą maską, to widać. A jak ludzie mają tyle broni? Jest jakieś ulepszenie, czy co? Nie ma. Co, jak to się bierze? Skąd to się bierze? Jak tak zobaczę, co on miał, to on miał tam wszystko. Ty, super. Wywar regenerujący, mogę właśnie... Sam chwilę, kurwa, Tutaj chyba jest pokaz. czyste. No jak? Jednego. Tutaj chyba On jest to czyste. koło, ma jak koło Wygląda na to, fortuny, że kurwa. wszystkich. Choć wydawało mi się przez chwilę, że był tu jeszcze ktoś. A właśnie. Mamy jeszcze... What the fuck? How is that even possible? Ha, no, też ma cztery, ale ma po cztery warianty z każdego, no, czy tam po trzy. Nie, co ja zrobiłem? No, że będziesz, kurwa, towarzyszył mojej pierdolonej porażce tylko i wyłącznie.
Mam tu zabitego, nie wygląda dobrze. Mógłby mi teraz zapisać grę. Byłoby bardzo wygodnie. No nie, tak długo spokój. Za długo. Jeszcze kurwa strzela się w nim, to jest rekord. Czemu kurwa ty nie trafiasz? Pierdolę łajzo. Dziwne, że ty biała jesteś naprawdę. Życie nie ma znikąd, no kurwa. A czy on się odpierdoli kiedyś, czy nie? No jak mnie trafił niby ze skały, nie panie.
Jeszcze takich 56 tysięcy. A życie mam, kurwa, nic. Strzałę lepszą przed sobą. Ja. Najbardziej kalecka walka z Bogiem. To z bossem. Cierpliwość to moje drugie imię, trzecie. Jakoś do tego dojdziemy w końcu. Ja wierzę. Szczerze wierzę. Już starczy. Dostał. Okej. To było spoko. Może ta gra mnie nauczy w końcu cierpliwości i będę lepszym człowiekiem.
Tylko 600 punktów za to. O, czuję się po prostu teraz zrugany wręcz. Kurwa, jeszcze tamtego trzeba zajebać. Inaczej będzie Globus. Dostał. Ja pierdolę, udało się. Och. Nagle wywar jest. Nie napisz. O, zaczyna się. Fabuła. Poszło. Zobacz na to. Leży. Udało się. Właśnie przed chwilą. O, ale było warto. Mamy takie rzeczy teraz. Myślę, że po tej misji będę robił poboczne, żeby się trochę zupgrade'ować, bo jestem takim, kurwa, wiesz, jak Far Cry'a kiedyś przechodziłem. To bardzo, bardzo jest ciężko potem. Muszę zadbać o swój arsenał. Zbadaj gruz. Okej. Brzmi fantastycznie. Thanks. Oho. Co się, kurwa, dzieje? Doktor kto? Drzewa.
korzenie. Co się dzieje? Doktor Sobak jest jak wam. 355 tysięcy. O, żebyśmy poznawali swoją przeszłość? Nie, no nie, no jak, to bez sensu. Nie wiem. Może być ciekawe. Coś tu jest? Korporacja. Zrzeszenie osób obdarzone osobowością prawną, które posiada byt, prawa i obowiązki niezależne od swoich członków. W sensie biznesowym właścicielami korporacji zazwyczaj zostają udziałowcy, którzy nabywają jej akcje. Aby czerpać korzyści ze swojego statusu, głosować, no wiesz, co to jest korporacja, masz wyjaśnienie. FAS, no taki zespół, kurwa, alkoholowy. Teodor Ted, urodzony w Wigilię 2013 roku, jest amerykańskim przedsiębiorcą i fajnie. O, ale to jest ładne słowo. Chciałbyś być magnatem? Dam radę tu się wspiąć. A mówisz, tam jesteś magnatem? Dobrze. Ja jeszcze nigdzie. Gdzie teraz? Tu nie, dobra, to raczej nie tu. Zaczepić, to ja dam radę.
fajnie masz. Coś ciekawego chociaż. To Nathan Drake mówi. Albo prowadzący teleturniej Buzz. Dobrze, ja to rozumiem. Ja się z tym zawsze wiążę? Zawsze się z tym liczę, jak mówisz, że będziesz oglądał z telefonu. To jest dla mnie jednoznaczne z tym, że po prostu się żegnasz kulturalnie, ale jeszcze przez chwil, kilka możesz być świadkiem rzeczy dziejących się na streamie. No. Ja zapamiętam, u ciebie zrobiłem full wynik. Muszę to powtórzyć, już pewnie się już nie da, bo jestem za głupi w tym momencie. Gina, słyszałaś kiedyś o Stowarzyszeniu Sadowników Wyspy Melvilla? Ja do niedawna też nie, ale dziś rano nas pozwali. Najwyraźniej przy brzegu Australii znajduje się mała rajska wysepka, na której mieszka 2700 osób. I wszystkie nas nienawidzą, bo jakaś zagubiona jednostka z roju Hardstimor wyżera ich największy sad z drzewami mango. Łącznie mamy więc już 127 oficjalnych pozwów związanych z jednostkami Hardstimor. Większość pochodzi od firm prywatnych. Tak, ale trochę jest też pojedynczych osób, państw i organizacji pozarządowych. A nie liczę nawet największej bomby, czyli wniosku o odszkodowanie od samego Harca. Zadzwoń do każdej zewnętrznej firmy, z której kiedykolwiek skorzystaliśmy. No, ale patrząc na innych studenciaków, to właśnie nie tak działa to wszystko. Brakuje takim studentom sprytu. Błyskotliwości, inteligencji, ma tylko wiedzę. A jeśli ktoś ma tylko wiedzę, to jest bardzo biednym człowiekiem. Bo trzeba mieć też to coś, nie? I nie srać w gacie, jak, nie wiem, wydarzy się jakiś mały odchył od normy, nie? Wiesz, na przykład pani doktor powiedziała, że w czwartek wystawi nam oceny, mamy piątek, dalej ich nie ma, oni już poruszenie wielkie, pismo wystosować, kurwa mać. Przecież ja mam wrażenie, że ci profesorowie i doktorzy nie z jednego pieca chleb jedli i wiedzą, co jest, kurwa, grane i nie zapomnieli ocen wstawić. I raczej nie będzie takiego przypadku, że przez to, że nie wystawili nam ocen w terminie, nie zdamy. Kurwa, no. Spokojnie, chwilę trochę poczekać. Bob. No moje trzecie. Mamy kolejny problem, który jeszcze bardziej nas pogrąża. Najwyraźniej jakiś rybak z Morza Banda nagrał, jak jednostka chorus z rytm Hardstimor jest o tym mango będą pieprzyć. Chcę poznać poważną historię. Droga na górę. Trzeba kilku dobrych. Kurwa, ja wchodzę 5 lat tam. Uuu. To są ruiny WTC chyba. Oczywiście. No, żeby to takie proste było. Tacy mądrzy, tacy pilni studenci, brak pewności, czy zdało im się zdać?
Nie ma opcji takiej. To ja powinienem stać w gasie. Lunch? Ach, to nam grozi, że technologia nas opanuje. Lunch. Jak to jeść lunch w samotności? O, teraz dochodzimy właśnie, jak to się stało. A więc przez tego Teda śmiecia mamy apokalipsę. Już wiem. Tak było. Ja wczoraj napisałem bardzo ładny mail odnośnie tych właśnie obecności. Nie wiem, jakbym miał poniżej 50%, czy bym coś wykombinował, bo chyba nie. Ostatnio wysłał maila gościu od zintegrowanych zajęć. Napisał i tam w mailu były nazwiska osób i było w opisie: nie mogę wystawić oceny ze względu na zbyt małą liczbę obecności. To nie dotyczyło mnie, a już przeszły mnie dreszcze, bo ja znam to. No to głównie Ukraińcy byli, którzy mieli za mało obecności. Czyli ciesz się. Nie będzie ich dalej. Już w ogóle jak mało osób zostało, to jest aż straszne. 120 było nas, nie? A teraz jak patrzyłem na kompletną listę, kto podchodzi do ustnych, to było 80. Tak mi się wydaje. Jezus. Pewnie, że tak. Będę jakaś fajna była dupa. Wciąż jestem daleko od celu. I taka jest twoja reakcja na to, czego się nie wziąłeś.
Maruń się rozpieszczał pachą? Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo. Kto ty jesteś? Naprawdę nie pojmujesz na monumentalne znaczenie na to, czego się dowiedziałaś o niej? Spodziewał się od ciebie więcej. No, twarz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłeś teraz zadać, wybrałaś właśnie to. Strawiłem dekadę na przeszukiwaniu wojen przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty Faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez życie, a poznać chcesz tylko moje imię. Silence. Tak się nazywał. A teraz? Może spróbujesz zadać inne pytanie? Jakieś mniej trywialne. No dobra, Silence. Wygrałeś. Przybyłam tu w nadziei, że dowiem się więcej o tej Elizabeth Sowe. Tak się stało, ale ciągle nie rozumiem naszej relacji. Albo czemu zaćmienie chce mnie zabić, albo kim jest Hades? Zero odpowiedzi. Tylko kolejne wątpliwości. No właśnie. I dlatego pora, abyś poszerzyła zakres. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jaki weź mi, wypadł z tego. Ty właściwie mówisz. Goniłeś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy. A dowiadą się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki tobie dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na Ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja przedwiecznych upadła, ale życie przetrwało. Oczywiście. Zatem, co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać roboty, zanim było za późno? Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwość Tami. A więc? Jesteś gotowa ruszyć po odpowiedź? Oczywiście. No to czemu ty jeszcze stoisz? Nie tak prędko, Sajdzie. Dość już ci powiedziałem. Czy jest jakakolwiek szansa, że Elizabeth Sobek wciąż gdzieś żyje? Wątpię. Ale... kto wie? Dane, jakie udało mi się odkryć, nie mają o tym, że głównie o tym, co znaczy się, że się lekarz. Ale prodawano też nowych technik zamrażania i nazywali to kryopaniką. Ale natrafili na kłopoty. Biorąc pod uwagę tak medyczne talenty, ale dobrze, jeszcze coś. Ja dopiero zaczynam. Wystarczy, że zdejmę to urządzenie z głowy, a staniesz się ślepy, głuchy i cichy. Więc... no dobrze. Też będziesz kiedyś ślepy, głuchy i cichy. Mówiłeś, że już od jakiegoś czasu wiesz, że to masz... No to wskazuje zawody. Na przykład, że mogę przetwarzać biomasę na paliwo, lub że seria Horus stworzyła nowe roboty. Ale roboty, które dotychczas widzieliśmy, skaziciele... Jak na razie nie. Jak do... Czyli jak rozumiem... Nie wiem. To coś, co przemówiło do mnie na zewnątrz, to nie jest osoba, ani maszyn. Wiemy tylko, że pragnie twoje śmierci. Z powodu moich powiązań z Elizabeth. Hades wykorzystuje zaćmienie do głowy. Jeśli Elizabeth znalazła sposób, jak ich powstrzymać, jeśli stworzyła jakąś broń. W jednych przekazach, jakie odkryłem, znajdują się sposoby, żeby powstrzymać roboty, cywilizacje. Używałeś mojego fokusa, by mnie szpiegł. Każdy fokus wysyła sygnałem łączyć te głosy ze sobą, sprawić, by fokusy rozmawiały jeden z drugim, nawet na wielkie odległości. Jak się tego nauczyłeś? Lata badań i eksperymentów. I możesz szpiegować też inne fokusy zaćmienia? Zwykle tak. Kim jesteś, Sam? Naprawdę chcesz poznać rzeczy? Jestem wędrowcem, badaczem zakazanych miejsc, poszukiwaczem utraconej wiedzy. Zatem skąd tyle wiesz o zaćmieniu? Tak się składa, że dużo wiesz o wielu rzeczach.
Jeśli zaś chodzi o to, czy potrzebuję zadać imienia, można mnie nazwać niezależny. Elizabeth powiedziała Tedowi Faro, że zmierza w miejsce zwane sztabem dowodzenia robota. To miejsce wciąż... Kurhan. No pięknie. Znajdziesz się w górach na wschodzie, a raczej robota było w 7 chorus, bo tak brzmi. Odezwa się, kiedy tam dotrzesz. Będę czekać. Zanim się spotkamy, popracuj trochę nad manierami. Zejście na dół będzie o wiele prostsze niż wspinanie się na górę. Teraz do sztabu. Thank you.
Las robi się gęsty i splątany. Tu miał się stać na sam. Pilnuj swoich spraw, cudzoziemko. Sramska dziewczyna mnie przekleła. Bezwstydnica. Thank you.
dziewczyny zdziczały na wszystkich ziemiach. Wow. Padł na ziemię.
Lśniący oplot. Skąd ja mam to kurwa znaleźć? Tu. Lekkie to nie jest. Czas oprzeć się z tobą łaskami. Uwielbiam ten fragment. Ulice są pełne radości.
Doprawdy Nora urodzili się w pochmurny dzień. Nieszczęście za nieszczęściem. Zjadłbym i na czas obszedł się z tobą łaskawie. Szykuje się niezła zabawa. To dobre widowisko. Dobra, ja idę. Dobrej nocy. Będzie tylko lepiej.